No więc, Zaklam Tiger. Jeżeli chodzi o ten pojazd, to jest tak, że Izrael tam miał sporo amerykańskiego sprzętu i miał sporo tych transporterów, tych hard trucków M3, a w latach 60. uzyskali, przez to, że się z Francuzami sprzętem wymieniali, dlatego też mamy tutaj MX-a 13, AML-a 90 i te M51 tak naprawdę, no to Francuzi dla nich zrobili. Dostali również trochę ATJ-ów SS-11, tyle że oni je nazywali Tiger. Dlatego mam tutaj Zaklam Tiger, bo Zaklam to było Zaklam M3, transport half-track M3, a Tiger to były te ATJ-y. No i dodali 2 do 2 i próbowali zrobić cokolwiek z tych half-tracków, żeby to jakkolwiek działało. No i tym sposobem mamy tutaj 2 dodatkowe ATJ-y. Mamy 4 na wyrzutni i mamy 3 członków załogi, gdzie tutaj to jest dowódca, tutaj jest gunner i mamy drivera i tyle, nie? No i tak naprawdę tyle. No i tyle. No, najbardziej bezużyteczny pojazd w grze na chwilę obecną, z dodanych ostatnio. Doczytałem na forum War Thundera, bo tam faktycznie ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że było planowane dodać do tego Zaklam Tigera ATJ-y SS-11S. Które były już sterowane bardziej wiązką, a nie z kabla, z tego co się orientuję. Znaczy miały ten Maklos system, czy jak on się tam nazywa, i wtedy w grze mielibyśmy sterowanie myszką tymi ATJ-ami, co by ten pojazd na 7.3 jeszcze uratowało. Na chwilę obecną nic go nie ratuje, można go na szybko porównać. Pamiętajcie, 7.3 battery rating, 6 ATJ-ów. Mamy na 6.7 AMX-a 13, który ma działo 75mm i ma 4 takie ATJ-y, tak przy okazji, może sobie rzucić ogiem, proszę bardzo. 4 ATJ-y, to samo praktycznie, tylko że nie ma ich 6, ma 4, tak? Ale mamy dodatkowo do tego działo. A u Szwedów teraz, jak i u Wielkiej Brytanii kiedyś, mamy Streetswagena 81 z RB52 i to jest na 7.3 pojazd, który ma przyzwoity bardzo pancerz. Mamy naprawdę przepotężne 84mm działo ze stabilizacją i mamy 3 te ATJ-y na tym samym battery ratingu. Także ja nie wiem, co Gaijin czpał. Znaczy, wydaje mi się w tym momencie, że ustalili na początku, że to będzie 7.3 battery rating, ponieważ przez to, że będą te SS-11S sterowane myszką. Ale no, że nie są, to stwierdzili, a to już chuj, i zostawili na tym 7.3 biarze, zamiast dać go niżej. A biorąc pod uwagę, popatrzcie na to jeszcze raz, że Francja ma te 4 takie ATJ-y na battery ratingu 6.7, oznacza to, że można być te ATJ-y na battery ratingu niższym niż 7.3. Także no, tu nie ma żadnego wytłumaczenia dla tego pojazdu, dlaczego on jest tutaj. Równie dobrze mógł wylądować na 6.0 z tym M51, wtedy byłby ciekawy do użytku, to na pewno, i na 6.0 myślę, że chociaż tam może jako tako próbowałby sobie radzić. Z drugiej strony, no, używanie technologii z lat 60. versus drugowojenne czołgi. Nie mówię tutaj późnowojenne, tylko naprawdę to byśmy już trafiali na czołgi typu no, Pantery, Tygrysy z 43 roku. Także to, no nie. No po prostu to nie. Bez zbędnego pierdolenia. Celem dzisiejszego odcinka jest złapać jednego fraga. Jak się uda, spróbujemy może złapać następnego. Zobaczymy, co z tego będzie. O! Boink! O, wow! Totalnie nas zablokowało, ale kolegę też. Naszą główną bronią tutaj tak naprawdę jest opcja skautowania. Nic innego. No, trafienie czegoś z tych pocisków, no, kierowanych mocno, ale to mocno, nie wiem. Tylko wiecie, co się stanie? Te krzaczki będą detonować nasze pociski pewnie. Przed nami. A może tutaj? Artyleria! To nie jest najlepsza pozycja, cholera! A może tutaj? Uuu, wow, okej. Okay. Będziemy udawać krzak. Tylko, że pojazdy z termowizją będą miały to totalnie gdzieś. Zeskautowane. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Leo 1 tam mamy chyba. Proszę bardzo, coś robimy. Znaczy, no, oznaczyliśmy gościa i go teraz sklepią. O, widzę cel, widzę cel, widzę cel. O, wycofał się.
O, trafiliśmy w drzewo. Zeskautowany, ucieczka. Uciekamy, uciekamy. Ale pod dziwnym kątem wypaliło. Nie byłem w stanie tego ustabilizować. No, ten leopard tam jest, tylko go nie widzę. Spróbujemy jeszcze jedną strzelić. Nie, jest... O, wow, okej. Okay. Ze wszystkich pojazdów akurat wypatrzył mnie. Ej, przyjęliśmy jakiś pocisk. Ucieczka! Ucieczka! O, nie zeskautowało tej pumy, chyba sobie jaja robicie. No, gratuluję, gratuluję. O, wow, o tutaj. O, patrzcie, puma tu wjechała. No, fajnie, że możemy walczyć z pumą takim pojazdem, nie? Powinniśmy mieć jako taką prędkość, więc spróbujemy tutaj przyflankować. Zobaczymy, czy stąd czasem nie będziemy jakichś snajperów może walić. No, ale mamy tylko 6 tych pocisków, nie? Więc... No, nie wiem. No, nie wiem. Okej. Hej! Wyskautowany pierwszy cel. Chyba wiem, co to jest. Jakby się zatrzymał. Dorwiemy go? Jest mała szansa, że to się stanie. Ale jest szansa! O nie, nic mu nie zrobiło! Nie strzelaj do mnie! Nie, 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 lufa działa, lufa działa, lufa działa. O, nie udało się. Co to jest? Chyba mamy walkę na ręcznie sterowaną. O, tak. Target scouted. Dla mnie pora, żeby się chyba cofnąć. O, wow, okej. Wiecie co? Nie no, spróbuję. To jest na tyle łatwy cel do zdjęcia. Leci, leci, leci. No, ucieka. Gościu, gościu spurał i ucieka. Ale nie mogę mu się dziwić. A, nie udało się nic zrobić tym. Zostały mi tylko 3 pociski. Tylko 3. Musimy zmienić pozycję. Dobra, docieramy do interesującej pozycji. Stąd może faktycznie coś się uda ustrzelić. Tutaj Tygrysa 2P, który się wycofuje chyba, z tego co rozumiem. Okej, to jest miejsce, w którym będziemy lśnić. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ponieważ patrzymy się na Igrespa. IS-2! 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 O! Chybienie! Nie! Dobra, może ten w takim razie. O Jezus, ale poszło w bok. KM-y, wycofujemy się. Tośmy polśnili. Tam coś jest, tak? Widziałem tam jakiś wybuch, wystrzał. Nie jestem pewny. To szybkostrzelne działko mi absolutnie nie odpowiada. Nie no, jest tam coś. Ale nie, za daleko. Asysta za ISA 2, jest! Jest! Czy coś tu jeszcze jest do wyskautowania? Nie widzę. R3. Proszę. Ze wszystkich rzeczy to R3 chcę zdjąć najbardziej, tak? Mamy fraga! Ale wciąż możemy być przydatni, wciąż możemy skautować. Nie mamy już co prawda amunicji, scout target damage, proszę bardzo, proszę bardzo.
Jedyną bronią, jaka nam została, to ta lornetka. Jest, proszę bardzo, zbieramy punkty, zbieramy punkty. Następny pojazd, zeskautowany. Proszę bardzo! Mamy największy mózg w okolicy. O, już zeskautowany. Ktoś też ma duży mózg. O, jeszcze jeden. Proszę bardzo. Ale właśnie przejęliśmy strefę, koniec rundy. Już po rundzie, więc nie dostaliśmy jeszcze ekstra skauta. Ale proszę bardzo, 4 asysty, 1 cel zniszczony. Nie ukrywam, że jestem podbudowany poprzednią rundą. W tej mam nadzieję też poskautować trochę rzeczy. I myślę, że spróbujemy zagrać trochę agresywniej. Ten pojazd jest do tego zdolny, żeby się dostać w parę fajnych pozycji. Może nam się uda coś z tego ugrać. Zobaczymy. Jak zgarniemy 2 fragi, to zwariuje. Tutaj musimy być wystarczająco szybcy. To jest najważniejsze. Elan, czy ty coś widzisz? Ja pierdzielę, Pantera 2! Okej, dobra, troszeczkę źle wygięci staliśmy. Nie podoba mi się ta Pantera 2 tutaj. Rozwaliła Elanda. Zemsta! Jeszcze jeden! Coś tu jest, dosłownie za rogiem, no, a nie mogę tego zeskautować. Nie, T95 nie. O, dobrze, Leoparda 1 dorwał. Gratuluję T95, dobrze, dobrze. Okej. Co to za dezut tutaj robi? To niedobrze. Cóż, punkt B jest przejmowany. Tamten pojazd jest zeskautowany. Czysto teoretycznie mógłbym spróbować go dziabnąć, jeżeli się wychyli. Niemiecki bewup. Gościu się już chyba nie wychyli. Ale M48 za nim może go dziabnąć. Dawaj M48, jedziesz go! Oznaczony jest, oznaczony jest. Już robię miejsce. Jest zeskautowany M48, gościu jest na widoku jak na dłoni. Chyba będzie potrzebować pomocy ten nasz kolega tutaj. O Jezus, ty! O! Okej, dobra. Trzeba było zostać w miejscu. Trzeba było się... Maus! Nie, uciekaj ode mnie, Mausie, dlaczego? Pociski tak wolne, że Maus je wyprzedził. Magach, potrzebujesz pomocy? Już jadę z częściami zamiennymi! 7 sekund, ale zawsze coś. Ruchy! Byliśmy zbyt wolni na Mausa, rozumiecie to? Ja tego nie do końca rozumiem. Cholera, no. Overpressure może mu założymy, albo nie trzeba. Z przyłożenia. O, nie! Wycofać się! Nie widziałeś mnie! Nie! Nie mam amunicji! Nie! I Maus mnie dorwał. Ależ bezużyteczny pojazd, nie wytrzymuje zaraz. Pan kolega tutaj potrzebuje pomocy z naprawą? Może chociaż tyle mi uda mi się zrobić dla ciebie. Proszę bardzo. Ja tu głównie jeżdżę jako części zamienne dla ludzi, nie oszukujmy się. Mamy 3 asysty już.
3 asysty, jest naprawdę nieźle. O, 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 stój! Stój! Zdążył strzelić! A mój pocisk zrobił nic! Absolutnie nic, niech to cholera! Oh, wow, pełen aptier. Okej. Wow, naprawdę dobre to jest, no. O wow, jest to pełen aptier! Od razu je mogłem na 11.0 wrzucić, bo to jest chyba jedyny pojazd, że który tak samo chujowo będzie sobie radził na battery ratingu 1.0, jak i na battery ratingu 11.0. Bez jaj po prostu, no. Ja nie mam żadnego powodu, żeby przejmować tą strefę, po prostu pędzę dalej. Mars! Co robisz? No przegościu po prostu. No jedź! Panie i panowie, właśnie straciliśmy szansę na uzyskanie fajnej pozycji przez Zadeda Geroja. Gratuluję wjechania z podporządkowanej w ten sposób. O wow, moja załoga już praktycznie nie istnieje. Au, 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 au. To jest to miejsce, którego będziemy tutaj bronić. Ruch? Nie, widziałem coś, ale wydawało mi się chyba tylko... A nie, to... O! Marder, nie patrz tak na mnie! Wow! Naliśmy czadu. Ale mamy asystę, ludzie. Więc naprawdę jest nieźle. Okej, okej, dobrze, aha. Tak właśnie musiało być, to jest ekstra klasa, ludzie. Coś tu się dzieje, nie udało się zeskautować. MX-50 ma problem, jedziemy w lewo w takim razie. I w prawo tutaj odbijemy. Może będzie w co strzelić. Z czym ty się strzelasz, gościu? Ja już naprawdę nie wiem. Co jest pojazd? Nie! Tak! Bez pancerza najlepszy pancerz! Uuu! Mouse! Mouse! Jest! Mouse został wykluczony z walki! Jest! Bez sensu, że ten pojazd jest w grze, po prostu. Tak samo będzie sobie radził na 1.0, jak i na 11.0, a na 7.3 po prostu to nie jest jego miejsce. Znowuż na niższych BR-ach nie powinno być maszyn z tymi ATGM-ami. Ja mam dość. Dziękuję serdecznie, zachlam tager dla was. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!